Nie byliśmy dobrze przygotowani fizycznie. Głogów dużo silniejsza drużyna. Wiadomo, gra w Ekstraklasie, my w pierwszej lidze. Byli lepiej przygotowani fizycznie, siłowo. No i nie daliśmy po prostu rady. Karcili nas w każdej sytuacji, wykorzystywali każdy nasz błąd i przegraliśmy. Jesteśmy w tej chwili w okresie przygotowawczym do drugiej rundy. Na pewno wszystkie zespoły są w dużej pracy, w szczególności pod naciskiem wytrzymałości i siły, dlatego ta gra nie jest płynna. Udało nam się wygrać ten mecz głównie obroną. Parę bloków, dobra współpraca z bramkarzem spowodowały łatwe kontry i dlatego tak wysokie zwycięstwo. Jednak zespół Czuwaja przez sporą część meczu potrafił prowadzić z nami równorzędną walkę, ale mówię, jest to spowodowane tym, że jeszcze te elementy nie są wykonywane płynnie, a są wykonywane pod dużym obciążeniem. Głogów cały mecz praktycznie prowadził, cały mecz dokładnie prowadził. Nie mieliśmy tutaj za dużo do powiedzenia. Jeszcze do pierwszą połowę przegrywaliśmy 4 bramkami. Jeszcze w pierwszej połowie mogliśmy coś pokazać, graliśmy, w miarę staraliśmy się dorównać drużynie z Głogowa, ale w drugiej połowie już nie daliśmy rady, już odskoczyli i przegraliśmy dosyć dużą ilością bramek. Zagraliśmy całkiem niezłe zawody. Jesteśmy w drugiej części okresu przygotowawczego. Rozgrywki zaczynamy pod koniec stycznia. Także myślę, że jeśli na tym etapie będziemy cały czas tak samo grać, myślę, że to będzie wyglądało nieźle. Mecz był do wygrania. Parę błędów z naszej strony, jak i z Zabrza. Także ogólnie myślę, że niezłe zawody zagraliśmy. Traktujemy to jako jeden z elementów przygotowania, no tutaj powiedzmy ciężko się trenuje. Oczywiście widać, że tutaj dynamiki to u nas raczej tam nie ma. Bardziej tacy ociężali są zawodnicy, no i to jest taki normalny efekt przy tych treningach. Natomiast myślę, że w ataku, no tam 36 bramek rzuciliśmy, mogliśmy jeszcze więcej. Natomiast w obronie no, było słabiej, słabiej bramkarze akurat dzisiaj zagrali, też zmieniliśmy system, chcemy trochę wprowadzić, może 6-0. Zobaczymy i tu szukamy właśnie ludzi, którzy by tam w tym środku grali. Nie zawsze to wyglądało dobrze. Mecz na pewno był meczem walki, zmieniało się prowadzenie. Większą część meczu prowadziliśmy my. W drugiej połówce to się troszeczkę zmieniło, bo NMC przejęło trochę inicjatywę, ale przewaga ani jednej, ani drugiej drużyny nie była większa niż dwubramkowa. No, raz my prowadziliśmy 2 bramkami, NMC dochodziło, potem NMC prowadziło 2. No, myślę, że wynik bardzo sprawiedliwy.